dzisiejszym odcinku powiemy sobie o nadchodzącym filmie Gumballa, o nadchodzącym filmie Harmidomu, o tym, że totalna porażka została usunięta, ale jednak okazuje się, że wraca. Niestety Kaczo Obowieści się już kończą, a studio Blue Sky, znane z epoki lodowcowej, zostaje zamknięte. Dzisiejszy odcinek był w ogóle nieplanowany, dlatego następny pojawi się już jutro. Jeśli pod tym odcinkiem dobijecie 3000 łapek i wbije 1000 obserwujących na moim Instagramie, do której link znajdziecie w opisie, obiecuję, że zrobię mini maraton na tym kanale. Na 100 tysięcy subów pokazuję twarz, także zapraszam do subskrybowania, bo coraz bliżej się do tego zbliżamy. Zaczynamy. Stało się coś, o czym każdy z nas zmarzył. Powstaje film o Gumballu i jest to oficjalnie potwierdzone przez Cartoon Network, ponieważ wypuścili o nim tweeta, na którym poinformowali nas o tej wspaniałej wiadomości. Jest to bardzo nietypowy ruch, ponieważ wszyscy mówili, że Inkwizycja to ostatni odcinek Gumballa i nic nigdy potem się już nie pojawi. Jednak jak wiecie, ja nigdy nie traciłem nadziei i w swoich poprzednich filmikach mówiłem, że na pewno pojawi się film. No i co? Patrzcie, tutaj mamy. Film o Gumballu, który na 100% powstaje. Jestem niesamowicie podekscytowany, co może się w nim znaleźć, bo najprawdopodobniej wątki, które zostały tak słabo zakończone w finale, mogą zostać w tym filmie dokończone. Jestem pewien, że będzie to niesamowite zwieńczenie całości serialu. Harmidom też nie próżnuje, ponieważ niedawno została ogłoszona informacja o tym, że film z tymi bohaterami powstaje. Nastąpi premiera w kwietniu, a dokładniej na samym Netflixie. Nie na Nickelodeon, ale właśnie na Netflixie. Film będzie opowiadać o tym, że Harmidomscy znajdują się w Szkocji i dowiadują się, że mają oni królewskie korzenie. Została przedstawiona śliczna grafika, w którym animacja jest znacznie inna niż ta, która pojawia się w kreskówce. Jestem niesamowicie podekscytowany tym filmem, ponieważ całkowicie odbiega on od tego, co mamy w kreskówce. Trzymam kciuki, że będzie to naprawdę potężna bomba, bo Harmidom jest niesamowity, a myślę, że ten film jeszcze bardziej to potwierdzi. Jeden z fanów stworzył serial na podstawie totalnej porażki, a dokładnie nosił on tytuł Total Drama Reunion. Akcja tego serialu działa się kilkanaście lat po wydarzeniach od Wyspy Totalnej Porażki i tam widzimy wszystkich bohaterów, którzy są już starsi. Mieli oni zostać wrobieni przez Chrisa i z powrotem wrócić na tą wyspę. I całość mogliśmy obejrzeć na YouTubie i miała powstać cała seria. Jednak twórcy Totalnej Porażki wkurzyli się i całkowicie zdjęli ten serial i zabronili twórcy tworzenia jego dalszych odcinków, ponieważ jest to łamanie prawa i kradnięcie pomysłu. Wszyscy się strasznie wkurzyli, no bo jest to trochę niesprawiedliwe. Wczoraj została ogłoszona premiera Wyspy Totalnej Porażki. Najprawdopodobniej będzie to reboot albo coś całkiem nowego i wiemy już, że będzie miało ona aż dwa sezony, które znajdziemy na Cartoon Network oraz HBO Max. Teraz coś smutnego, ponieważ niestety Kaczo Opowieści się kończą i jest to oficjalnie ogłoszone. Disney zadecydował, że musi on skończyć, zwieńczyć już przygody rebootu naszych kaczek, które były naprawdę niesamowite. Jednak fajną informacją jest to, że będziemy mieć aż 90-minutowy finał, który myślę, że będzie stworzony jako film. Trzymam kciuki, że wszystko będzie dobrze i pamiętajcie, kaczki górą. Na koniec smutna informacja, bo Blue Sky Studio, czyli firma odpowiedzialna na przykład za epokę lodowcową, zostaje zamknięta. Myślę, że na zawsze zapamiętamy ich wspaniałe produkcje, no ale niestety, ktoś musi odejść, a ktoś zająć nowe miejsce.